Śliczna i mądra, czyli? Atena. Chyba każdy, kto nie nosi już pieluch, dobrze wie, skąd się biorą dzieci, prawda? W każdym razie nie należy szukać ich w kapuście, ani tym bardziej zwalać wszystkiego na bociany. Gdybyście jednak zapytali Atenę, skąd się wzięła na świecie, odpowiedź mogłaby Was zaskoczyć. Dlaczego? dlatego że atena któregoś pięknego poranka po prostu wyskoczyła z głowy swego taty wiem wiem nie brzmi to zbyt mądrze ale tak właśnie było i nie ma co się z ateną sprzeczać tym bardziej że już dawno temu ludzie uznali ją za boginię mądrości a bogini mądrości z pewnością wie co mówi z tym nietypowym porodem Ateny było tak. Pewnego razu Zeus, bóg bogów, władca Olimpu i całego świata, obudził się z przeraźliwym bólem głowy. Już od kilku dni narzekał na kiepskie samopoczucie. Chodził po całym Olimpie z ponurą miną i pytał każdego, kogo tylko spotkał, jaki jest najlepszy sposób na bolącą głowę. No, ale skoro najważniejszy z bogów nie umiał niczego wymyślić, trudno, żeby wymyślili to inni. Tak czy nie. To też z godziny na godzinę Zeus czuł się coraz gorzej. Nie pomagały masaże ani zimne okłady, a że aptek jeszcze wtedy nie znano, Zeus nie mógł nikogo posłać po lekarstwa. Gdy poczuł że za chwilę głowa pęknie mu nic.